Samorząd województwa dolnośląskiego wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy wciąż borykają się ze skutkami pandemii COVID-19 i obecnego kryzysu gospodarczego. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki na preferencyjnych warunkach, nawet do 3 milionów złotych. Inflacja, ceny energii powodują też, że bardzo wiele przedsiębiorców ma problemy. Postanowiliśmy przeznaczyć 75 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorstw. To jest od 500 tysięcy nawet do 3 milionów złotych. Pożyczka jest zwrotna i trzeba będzie ją spłacić, ale ma być przyznawana na dogodnych warunkach. Opcje są dwie. Pożyczka obrotowa na bieżące wydatki i potrzeby oraz pożyczka inwestycyjna. Dwie pożyczki można nas pozyskać jednocześnie. Jesteśmy liderem konsorcjum, z którego w skład wchodzi 6 innych agencji. W sumie tworzy 6 innych agencji. Każda z agencji posiada na swojej stronie lub w swoim biurze wykwalifikowanych pracowników, którzy służą oczywiście pomocą, doradzą i wszystko wykonają bezpłatnie. Pożyczkę obrotową można uzyskać do 500 tysięcy złotych, a pożyczka inwestycyjna może wynieść od 1 do 3 milionów złotych. Już się rozpoczął, dlatego zapraszam wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani, żeby zapoznać się ze szczegółami, złożyć wniosek. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, jak również każdego z konsorcjantów pośrednika finansowego, którzy technicznie udzielają, zbierają wnioski i udzielają tych pożyczek. Pożyczki mają wesprzeć przedsiębiorców, szczególnie związanych z branżami gastronomiczną, hotelarską i usługową. Echo 24, Oliwia Stasiak.